Cześć, tu Sandra. Dzisiaj przychodzę do Was z paczuchą i jest to paczka od Justyny z Krapiusty. Jeśli jeszcze nie znacie, to odwiedzajcie jej kanał, zaglądajcie. Jak jesteście tu u mnie już dłużej, to pewnie wiecie sami, że na święta, czy to wielkanocne, czy to na Boże Narodzenie z Justyną się zawsze wymieniamy jakimiś tam chociażby drobnostkami, ale pamiętamy o sobie i wysyłamy sobie kilka przydasi. Ja już karton otworzyłam, bo był porządnie zabezpieczony i były, wiecie, i papiery, i folie, i wszystko, żeby to tam nic w środku nie latało. Były też paczki dla dzieciaków, już swoje paczki dostali, pootwierali się, nacieszyli. Także Justynko, bardzo Ci dziękuję, że jak zwykle o nich pamiętałaś, że się wstrzeliłaś w to, co lubią i już latają zadowoleni ze swoimi książkami. I oprócz tego były też w środku dwie torebki. Jedna jest podpisana dla mnie i jedna jest podpisana dla mojej mamy. Ja tutaj otworzę najpierw moją i mamie też już dałam znać, że dotarła paczka, że tam jednym okiem zajrzałam do środka, że jest coś dla niej. Także mam zezwolenie, żeby też zajrzeć, jeśli jesteście ciekawi. Najpierw tutaj zajrzę do mojej paczuchy. Takie są fajne tagusie vintage'owe. Tu jest podpisane, że to jest moje. To zaglądamy do środka i tu jest chyba coś, co już czuć było od samego otwarcia. Taka paczka z różnymi suszkami i to pachnie tak, że w całym kartonie było czuć. Fajny, bardzo fajny zapach, taki słodki, trochę owocowy jakby. Nie wiem nawet sama, czym to pachnie. W każdym razie tu są różnokolorowe suszki. Tak tutaj oglądam teraz jakieś takie różne dziwne rzeczy. Ja się nie znam na tych rzeczach. Tu tylko widzę jakieś takie ogałązki żółte. Później będę grzebać tutaj głębiej w tej paczce. Jeśli nawet do prac tego nie wykorzystam, to może sobie tu wsypię w jakiś wazonik czy jakieś inne coś i po prostu postawię do ozdoby, żeby pachniało. Bo naprawdę pachnie tak, że w całym kartonie było czuć. Dalej. Tak, wkładam rękę i na oślep wyciągam i no jakby się można było spodziewać na te święta jajo styropianowe. Także będzie fajne do ozdobienia, do przerobienia jakiegoś. Tutaj wyciągam dalej i tu mam coś takiego. To są, słuchajcie, takie kręciołki. Ja podobne coś kupowałam w Kiku przy okazji Bożego Narodzenia, ale chyba złote wtedy trafiłam. Także też będzie fajne do jakichś prac czy mediowych. To jest, słuchajcie, srebrne, ale to jest takie ciemne srebro. To wygląda jak metal jakiś, także fajne będzie nawet do prac mediowych czy jakichś takich, wiecie, męskich nawet może właśnie jako metal, żeby to używać. Co tu mamy dalej? Sięgam, sięgam. Tu mamy kleje chyba, tak? Ale jakie cieniutkie, to mi będzie pasowało do pistoletu. Słuchajcie, przyłożyłam do tego swojego kleju, który akurat mi tu z pistoletu wystaje i pasuje. Także kleju nigdy dosyć. To idzie tutaj u nas w naszym hobby, jak woda. Sami pewnie zresztą wiecie, że to się przydaje. Także dziękuję Ci bardzo, Justynko. Coś tu wyciągam dalej. I tu mamy jakieś takie zawiniątko. Torebce. I już widzicie, co tu jest tam. O, zagląda do nas. Mamy słodkości. Takie fajne słodkie królisie. I jeszcze jakiś woreczek. Co tu mamy? Co tu znów Justyna wymyśliła? Patrzcie to. Ale powiem Ci, się wcelowałaś, naprawdę. Patrzcie, bransoletka. Taka z takim świetnym tutaj wzorem. Vintage, zegar z motylem. Powiem Ci, że się wpasowałaś, bo ja sobie kiedyś na AliExpress kupiłam taki zestaw, gdzie było kilka. No i już noszę ostatnią, już taka jest poździerana, tutaj ponadrywana, także od razu zmieniam i ta idzie do kosza. A tutaj już ubieram nową i będę miała następną super ozdobę.
Justynka wie, co ja lubię, w jakim klimacie, także się wpasowałaś. Super, dziękuję ci bardzo. Naprawdę. Także przechodzimy dalej. Coś tu jeszcze jest. Teraz wyciągam coś większego. Tutaj może poodsuwamy te wszystkie inne rzeczy. Cukierasy i słodkości. I tutaj mam takie coś. Taki, słuchajcie, kubeczek metalowy, czy wiadereczko, czy jakby to nazwać. I tu w środku mamy taki sznurek złoty, fajny, pleciony. Gdzieś on się tutaj zaczyna. W każdym razie taka plecionka złota, jeszcze z taką złotą, brokatową nicią. Bardzo fajne. No takiego czegoś to nie mam. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy... Co to jest? Kadens. Mat akrylik, farba akrylowa matowa, fajny kolorek, taki błękitny. Z kadens, powiem wam, z takiego rodzaju farb żadnej nie mam, także nowość dla mnie. Będę sobie tutaj próbować i testować. Kolor bardzo fajny. Taki błękit, ale taki przybrudzony trochę się wydaje, fajny. O, a tu jest co? O matko. Nie, fina bar, widzicie to? Aleś dziewczyno poszalała. Liquid acrylic emerald, ale ładny zielony. Żebym tu się zaraz nie zachlapała. No nie, i tak nic nie widać, po co zaglądam. Ale to jest, słuchajcie, liquid acrylic, czyli te takie farby akrylowe, ale bardzo płynne. Jak widać czasem na filmikach, jak dziewczyny jakieś media robią i sobie tam gdzieś jedną kropelkę tego wylewają. I w kolorze emerald, czyli domyślam się, że to jest taka butelkowa zieleń. Także bardzo fajne. No, Fina Bar, to z tego w ogóle nic nie mam, także Justyna tu zaszalała. I tu mamy z renesansu alkohol ink, tusz alkoholowy, turkus. No, z kolorami to też Justyna się tutaj, widzę, wpasowała. Także dziękuję ci bardzo. Z tuszy alkoholowych to ja mam jedynie te, co w Actionie były niedawno. Także sobie pokupowałam chyba wszystkie zestawy, jakie udało mi się trafić. A tutaj jeszcze Justynka mi kolekcję poszerza i to o takie firmowe, lepsze rzeczy. Jeszcze w takim ulubionym kolorze turkusowym. Także naprawdę się wpasowała. I powiem szczerze, że z tym też się Justyna fajnie wpasowała, bo ostatnio tu nad biurkiem sobie wieszałam półeczki, takie dwie. I one mają takie jakby to nazwać, takie boki mają metalowe. Z takimi poprzeczkami, także fajnie będzie tym ogonkiem tutaj można sobie to zahaczyć o półkę i będę miała to na wyciągnięcie ręki. Także też bardzo fajnie się wpasowało, a takie rzeczy to się przydają i ja lubię takie pierdółki, wiecie, żeby sobie coś tutaj powkładać. I słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec w torebce. Dalej mamy jeszcze coś takiego i z tego co tutaj widzę, to są ćwieki. Z Deco Time, czyli wydaje mi się, że chyba akszonowe. Fajne takie wzory i z napisami, i z kwiatkami. Także też można będzie do różnych prac wykorzystać. Tak patrzę, że wam ta kamera w ogóle nie ostrzy. O, teraz dopiero widać. Także takich nie mam. Też fajnie będzie to wykorzystać sobie gdzieś do jakiejś pracy. No i ostatnia rzecz. Gwóźdź programu. Także zabieram się. Najpierw muszę się złapać za nożyczki. Po kształcie już się domyślam, co to jest. Jak oglądaliście kanał Justyny, to też pewnie wiecie. No i wychodź. Słuchajcie, tą czy tą, żeby tu nic nie zahaczyć. Patrzcie, jakie jajo fajne. Super praca mediowa. Na Wielkanoc, ale trochę inaczej, no bo jednak takie jajo trochę bardziej steampunkowe, to nie każdy na Wielkanoc by, wiecie, nie każdemu by przypadło do gustu. No ale jak dla mnie to jak najbardziej, to jest typowo w moim guście. Mediowe, tutaj pełno różnych szczegółów, zresztą sami widzicie. I jakieś tekstury chropowate i zębatki tutaj pod spodem i cyfry. I tutaj jeszcze jakieś inne... I literki, cyferki, cała masa różnych szczegółów. Wszystko pochlapane, powoskowane. No, napis Wielkanoc, jakby się jeszcze ktoś po kształcie jajka w razie nie domyślił.
Też super wstążka w takim kolorze właśnie ciemno-turkusowym. Kwiatki też takie właśnie turkusowe. I jeszcze do tego przemalowane, pochlapane. Tutaj patrzcie, tynek fajnie widać. Taki zielono-turkusowy. Ale super. Zaraz to sobie gdzieś tutaj postawię albo powieszę. Tu jeszcze króliś. Taki wielkanocny. Także naprawdę super praca. Już zresztą Justyna właśnie u siebie na filmiku pokazywała. Super to wygląda. Tu jakieś gałązki, listki. Świetne. Dopiero jak się wiecie, co tak na żywo to pomaca, popatrzy, to widać te wszystkie szczegóły. Niby tak pokazujemy te filmiki z pracami, że opatrzcie, tu jest to, ale dopiero jak można to na żywo zobaczyć, to można dostrzec te wszystkie szczegóły, te warstwy. Także ja wam tak tutaj macham tym, nie wiem, czy w ogóle coś zdążycie przyuważyć. Tutaj te zębatki fajne, tak jakby rdzą zrobione, brązowe. Też pochlapane chyba mgiełkami, woskami. Super, wszystko tak kolorystycznie do siebie fajnie pasuje. Tutaj z tego co patrzyłam, o tak, z tyłu są życzenia przyklejone. Także dziękuję Ci bardzo, Justynko. Będzie stało na półce. Zresztą nie tylko na Wielkanoc, ale tak jak wszystkie inne Twoje prace, które dostaję właśnie w paczkach, stoją przez cały rok, czy to wielkanocne, czy to bożonarodzeniowe. Ładnie wyglądają, ładnie się prezentują na półce, także to też dołączy do kolekcji. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za te wszystkie rzeczy. Znowu jakieś nowości mi tutaj dałaś, które będę mogła sobie wypróbować. Także teraz sobie tutaj zrobię mały porządek i jak już dostałam pozwolenie, to może pokażę Wam też, co jest w tej drugiej torebce. No i mamy drugą torebkę. Tutaj też jest taki taguś ze stempelkiem, jest podpisany. I zaglądamy sobie do środka. Tutaj też już widzę coś ciekawego, także to zostawiam na koniec. I tutaj powiem Wam, że jest podobnie tak jak u mnie, czyli też mamy suszki i jajo. Też są słodkości, słodkie króliczki i zajączki, cukierasy. Też są ćwieki. O, tutaj widzę, że jest inny zestaw. To znając życie, pewnie się podzielimy i będziemy się tutaj wymieniać po trochu. Też mamy te fajne takie metalowe kędziorki. I też mamy wiadereczko z cudownościami w środku. Tutaj mamy też taki metalowy, nie metalowy, tylko złoty, taki metaliczny sznureczek. Farbka z Kadence. Tutaj jest akrylik. No nie przeczytam Wam tej nazwy, ale kolor jaki jest, to zresztą sami widzicie. Taki fajny, taki bym powiedziała, to nie jest bordo, to nie jest czerwony, tylko taki ceglasty, fajny kolorek. Tutaj jest też liquid, o koral. Ten jest też taki podobny, koralowy, ale ciemny. I też tutaj, słuchajcie, jest Art Alchemy, Fina Bar. Liquid akrylik w takim kolorze właśnie koralowym. I tutaj też jest z renesansu alkohol ink brązowy. Fajny, taki uniwersalny. I brązowy myślę, że się mamie przyda, bo ona lubi robić na akrylowych, czy to jajkach, czy to bombkach, takie właśnie, wiecie, chlapania tuszem. Także na pewno się będzie bawić, z brązowego się na pewno ucieszy. Tutaj te kolorki też super. No i wiadomo, że też jakieś fajne nowości, które można sobie potestować, popróbować. Także Justynko, bardzo Ci dziękujemy za pamięć, za super prezenty. I otwieramy drugie jajo. Tu mamy też pozaklejane. I już widzę, super też jajo. Trochę inne, bo się różni jakby kompozycja w drugą stronę. Napis też mamy inny trochę. I są inne kolorki. Tutaj jest takie fajne żółte chlapania.
dużo fioletu, takiego metalicznego z połyskiem. Tutaj jakieś, nie wiem, czy to jest szare, czy błękitne. Fajny kolorek. Justynko, weź mi powiedz ten kolor tutaj, taki jaśniejszy na gałązkach, czy to woskiem robiłaś, czy mgiełką jakąś? Weź mi napisz, jaki to kolor jest, bo fajny, fajny właśnie odcień wyszedł. Nie wiem, czy to jest jakimś niebieskim, czy jakimś srebrnym. Także jak będziesz oglądała i tutaj przyuważysz, to możesz mi podpowiedzieć. I tu słuchajcie, fajne tło jest zrobione. Tutaj na tym jednym są takie, widzicie, o, zębatki, cyferki. A tutaj są zrobione jakby cegiełki z tyłu, taki murek ceglany. Poprzyklejane są różne elementy. Też mamy kwiatki, fajne pochlapane. Fioletowa wstążka do kompletu. Także super, kolejna praca. Też na pewno mama się ucieszy. Ona też ma taką, wiecie, półkę, wystawkę z różnymi pracami, czy to swoimi, czy to ode mnie, czy to właśnie też z wymianek jakiejś, czy od Justynki, jak coś też dostanie karteczki. Także też ma mama swoją półkę, wystawkę i wszyscy przychodzą i podziwiają. Także też się na pewno ucieszy, że będzie miała tutaj sobie co postawić na pamiątkę. Także Justynko, naprawdę jeszcze raz Ci dziękuję i w imieniu swoim, i w imieniu mamy, i też w imieniu dzieciaków, bo już latają z prezentami i się cieszą i są naprawdę bardzo zadowoleni. Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie i zapraszam też na kolejne filmiki. Pa, pa!